wyższe szkółki gimnazjalne i ponadgimnazjalne na drugiej gdyńskiej giełdzie wolontariatu. Tak, to prawda, zanotowany jako gość, jestem gospodarzem, dyrektorem szkoły, także jako gospodarz witam. Gratuluję wszystkim, którym chciało się chcieć, bo bohaterami dzisiejszego dnia oczywiście jesteśmy wszyscy, którzy znaleźliśmy czas, aby wspólnie na zasadzie wymiany potrzeb od strony instytucji, które zajmują się profesjonalnym wspomaganiem i od strony tych, którzy mają wielkie serca i widzieliby się w tej przestrzeni wolontariackiej, to skojarzenie wydaje mi się tym meritum. Właśnie w tej wolontariatu poprzez przybliżenie organizacji działających w oparciu o działalność wolontariuszy. Cel szczegółowy projektu to m.in. promocja działań organizacji pozarządowych wśród mieszkańców gminy, bezinteresowna pomoc drugiemu człowiekowi, zbieranie doświadczeń jako forma skuteczna poszukiwania przyszłej pracy, spotkanie ciekawych ludzi, pojawienie się autorytetów oraz aktywizowanie młodzieży pracy wolontariusza, zagospodarowanie czasu wolnego, uwrażliwienia na pomoc drugiemu człowiekowi. Organizacje biorące udział w projekcie: Fundacja Gdyński Motyw Nadziei, Fundacja Zmian Społecznych Kradyń, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Samorządowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gdyni, Centrum Współpracy Młodzieży, Fundacja Zała, Hospicjum Świętego Wawrzyńca oraz Szlachta. Potrzebny masz ten na karierę zawodową. Tak, no, wydaje mi się, że na przykład w wielu krajach, z demokracjami duszące niż w Polsce, jest elementem ważniejszej edukacji przy zatrudnianiu. Więc może na to ocenie, że nie zmienia się to bez nich i pracodawcy oczekują, wymagają. Czy nie był taki wolontariat na początku, gdy na zasadzie, że muszę 4 godziny, to pójdę do Czerwona, aby prowadzę salę, po prostu po 4 godzinach 59 minutach do salę, tak odmieniono taką doświadczenie, bo tak naprawdę zrobimy to dla siebie na kilku poziomach, dlatego żeby się poczuć lepiej i móc innym pomóc, ale też tak naprawdę przy takim wolontariacie zdobywać się pewne kompetencje. A to nie mój styl, ja mam dzieci. Podobno nie pragnie, może trzy starsze. Chciałem powiedzieć wam dwa słowa więcej. Trudne czasy przed wami. Jak sami widzicie, tam podobno było kiedyś łatwiej. Teraz jest trochę ciężej. Więc teraz, żeby móc się w tym życiu realizować, trzeba się pokazać. Gwarantuję wam, że tak się tak to w tej chwili jest. Przedsiębiorcy, tacy jak ja, czy też szefowie działów HR, nie patrzę już tylko na główek, na to, co ktoś gdzieś tam wcześniej robił. Patrzę na to, co faktycznie było.